Boxdel potężnie poddymił podczas pierwszego wydarzenia Fame MMA 17, Pasut zebrał krytykę za prowadzenie konferencji, a Mandzio ponownie tłumaczył się z zarzutów Karolka. Gen Z będzie nagrywało odcinki w ogromnej willi, Logan Paul odpowiedział na zarzuty o skam i chce pozwać dziennikarza, który nagłośnił temat, Lil Masti wstawiła nagranie, jak sprawdza test ciążowy i wzbudziła skrajne emocje, Gimper otworzył swój własny klub MMA połączony z siłownią, a ja odpowiedziałem na słowa Mai Staśko, która zasugerowała, że boję się Ferrariego i krytycznych komentarzy. Witam Was w nowym odcinku z podsumowaniem najciekawszych informacji z sieci i zaraz lecimy z pierwszym tematem, ale najpierw. Jeśli lubicie oszczędzać na zakupach w sieci, to zdecydowanie mogę Wam polecić wtyczkę AleRabat. Oprócz tego, że automatycznie wyszuka dla Was najkorzystniejszy kod rabatowy, to jeszcze dzięki tej samej wtyczce możecie skorzystać z cashbacku, więc podwójnie oszczędzacie. Jak to działa? Wystarczy, że zainstalujesz wtyczkę AleRabat z linku w opisie i załóżmy, że chcesz kupić perfumy. Wchodzisz do sklepu, wybierasz zapach i dodajesz do koszyka. W prawym górnym rogu pojawi się komunikat, a następnie wtyczka automatycznie sprawdzi wszystkie dostępne kody rabatowe i wybierze ten najlepszy. Ta sama wtyczka AleRabat oferuje również cashback, co oznacza, że wraca do Ciebie pewien procent wydanej kwoty. Tak więc nie dość, że oszczędzasz korzystając z kodu rabatowego, to jeszcze dodatkowo wraca do Ciebie hajs z cashbacku. Ale rabat zarabia dzięki prowizjom płaconym przez sklepy, więc Ciebie jako użytkownika to nic nie kosztuje. Bez żadnego wysiłku możesz podwójnie zaoszczędzić na zakupach w sieci, więc czemu nie? Warto również zainstalować aplikację AleRabat na smartfony, gdzie tak samo jak przy użyciu wtyczki oszczędzacie przy pomocy kodów rabatowych i cashbacku. Sam ostatnio kupiłem nową klawiaturę i myszkę i nie dość, że skorzystałem z noworocznych promocji, to jeszcze dostanę zwrot z cashbacku. Od dawna korzystam z wtyczki AleRabat i polecam, bo dosłownie kilka kliknięć pozwala oszczędzić pieniądze na zakupach w sieci. Koniecznie sprawdźcie, jak działa, link w opisie. W jednym z poprzednich odcinków informowałem Was o decyzji Lil Masti, która mimo serii zwycięstw postanowiła odejść ze świata freak fightów. Powodem była chęć założenia rodziny, tym zostanie rodzicem, a jednak ciężko trenować MMA będąc w ciąży. Zasadniczo internet spropsował jej decyzję i nie musieliśmy długo czekać na informację o tym, że Aniela jest w ciąży. Najpierw było to kilka fotek na Instagramie, a w finale filmik. No i właśnie to nagranie wzbudziło skrajne emocje. Boże! Jezu! Generalnie opinie podzielone są 50 na 50, to znaczy część osób gratuluje i życzy wszystkiego co najlepsze, za to inni zwracają uwagę, że reakcja jest sztuczna i że to nieco dziwne, aby nagrywać i publikować tak ważną chwilę na profilu na Instagramie. Najprawdziwsza i najpiękniejsza reakcja, jaką widziałam. Na pewno się cieszysz, bo marzyłaś o tym, ale widać po reakcji, że jest ona komiczna i wiedziałaś już wcześniej, tak czy inaczej gratulacje i dużo zdrówka. Taki świat jest po***ny. Takie chwile prywatne, tak bardzo cenne, gdzie co najwyżej można przeżyć z bliskimi osobami z naciskiem na z ojcem dziecka, są obnażone. Wiem, że ten news brzmi strasznie pudelkowo, ale traktuję go jako podkładkę do dyskusji o pewnej granicy prywatności, jeśli chodzi o życie influencerów. Być może jestem dziwny, ale osobiście uważam, że sprawdzanie wyników testu ciążowego jest bardzo intymnym przeżyciem, które, jeśli jest taka możliwość, powinno dzielić się z bliską osobą. Wydaje mi się to strasznie atencyjne, żeby nagrywać swoją reakcję z myślą o publikacji filmu na Instagramie. Taki, wiecie, content na ciąży, związku i jednocześnie. Jasne, każdy ustala swoją granicę prywatności, ale jeśli idziemy tak daleko i zapraszamy widzów do tak osobistych momentów, to nie dziwne, że później dosłownie zaglądają influencerom do 4 liter. Sprawa dyskusyjna, dajcie znać w komentarzach, czy dla Was to przesada, czy normalna akcja. Nie tak dawno moja Staśko spotkała się z mocną krytyką ze strony kanałów komentarii. Czy to ja, czy Mandzio, czy Gimbert, czy Wardęga wypunktowaliśmy jej błędy w podejściu do sprawy, a niektórzy nawet pokusili się o przeanalizowanie jej zachowania w szerszym kontekście. Maja na bieżąco odpowiadała na Twitterze, czy też Instagramie, przyjmując dobrze znaną taktykę stawiania się w roli ofiary. Tym razem jakże toksycznych kanałów komentarii. Kanały komentarii krytykują całą moją działalność, uznają, że to moment na podsumowanie oparte na zakładaniu motywacji bez rozmowy ze mną, czasem manipulacjach, przekłamaniach czy też pomijaniu istoty mojej działalności. Oprócz tego dużo ważnych argumentów i biorę do serca. Praktycznie cała jej tablica była wówczas wypełniona postami o tym, co jej zdaniem kanały komentarii zrobiły źle, natomiast mało było o tym, co dobrego wyciągnęła z tych filmów. Dopytałem o to w jednym z komentarzy i dostałem odpowiedź, że przemyśli swój sposób działania w sieci. No właśnie, i przypominam o tym wszystkim, bo ostatnio Maja udzieliła wywiadu dla TV Reklama, którym zasugerowała, że w kolejnym materiale nie byłem tak krytyczny wobec Ferrariego i Natana, bo przestraszyłem się komentarzy, czy też, jak to nazwała, hejtu. Ale fakt tego, że on każdą osobę, którego krytykowała, wystawiał od razu na publiczny hejt, bo na początku to był Revo, który też dostał strasznie dużo hejtu pod materiałami Revo, ja nie widziałam nigdy tyle hejterskich komentarzy. I prawda jest taka, że po tym jak Revo mocny materiał nakręcił na ten temat, żaden influencer, po tym też hejcie, który się na niego pojawił,
nie zrobił tak mocnego, jednoznacznego materiału, w którym powiedziałby, że to jest po prostu patologiczne i przemocowe, co się tam dzieje. Rawo też wspomniał, że został wrzucony z tobą do jednego worka, a nie chce się z tobą utożsamiać. Jak ty reagujesz na takie słowa? Nie, no każdy może się utożsamiać z kim chce. Ja też skrytykowałam Rawo, że nazwał te kobiety. I też się od tego odcięłam, więc to też nie jest tak, że musimy się wszyscy ze sobą zgadzać. Natomiast to już był materiał po tym, jak Ferrari napędził na niego trochę ludzi. I zastanawiam się, jakby wyglądał ten materiał, gdyby Ferrari nie napędził na niego ludzi. Pewnie to jest coś, czego w tej chwili na gorąco nie jestem w stanie i nikt, kto uczestniczy w tej sprawie, powiedzieć. Jeśli oglądaliście Q&A, to wiecie, że w trakcie mojej krótkiej kariery w komentarii były sytuacje, w których mi grożono na zasadzie wiem, gdzie mieszkasz, albo w inny mniej lub bardziej dosadny sposób. Po publikacji filmu o fagacie i powiększaniu pośladków dostałem wiadomość od prawnika lekarza, który wykonywał ten zabieg i generalnie miałem usunąć film albo dostanę pozew. Filmu nie usunąłem, sprawa trafiła do sądu i w sądzie wygrałem, o czym opowiedziałem w jednym z odcinków newsów. Mało tego, przypomnę, że gdy nagrywałem pierwsze filmy o skamach, miałem jakieś 15-20 tysięcy subskrypcji, byłem bardzo małym kanałem, który wchodził w konfrontację z największymi influencerami, którzy mają za sobą ogromne community. I wisienka na torcie, w tej konkretnej sprawie, zanim wrzuciłem pierwszy film o streamach Ferrariego i Natana, zapytałem na Twitterze, co ludzie o tym myślą. Było bardzo dużo komentarzy, że to nic takiego, że nie ma co się czepiać, że fajny content. Mimo wszystko, będąc w pełni świadom, że staję w opozycji do licznego grona fanów tego typu contentu, powiedziałem, co o tym myślę. Ale rzeczywiście, jak ja widzę te mechanizmy takiego uciekania za wszelką cenę z krytycznego głosu, czy z takiego wręcz oceniającego głosu wobec bardzo popularnego zjawiska, to ja widzę tam no straszny konformizm, taki przerażający konformizm. No. Przytoczyłem te informacje, żeby dobitnie pokazać, że nie boję się konfrontacji opinii ludzi o innych poglądach. Nawet jeśli to są moi widzowie. Nie wymiękłem przy poważniejszych sprawach, to dlaczego miałbym nagle przestraszyć się Ferrariego czy też jakichś komentarzy. Celem drugiego filmu było odcięcie się od krucjaty Mai Staśko, co wyraźnie podkreśliłem, i zaktualizowanie informacji o aferze. Nie czuję się ofiarą hejtu, nie mam pretensji do ludzi, wyraziłem swoje zdanie i w pełni je podtrzymuję. Wchodząc w świat komentarii, wiedziałem, na co się pisze i biorę to na klatę. W ostatnim odcinku mówiłem o finansowych sukcesach ekipy WK, natomiast tym razem to Gimper postanowił rozwinąć swoje biznesowe skrzydła. Wbrew obecnym trendom nie kupił food trucków, nie otworzył lokalu gastronomicznego, ani nie wypuścił płatków śniadaniowych, za to zainwestował pieniądze we własny klub MMA połączony z siłownią. Zwykle znaczącą częścią inwestycji jest zakup lokalu, ale w tym wypadku dużo ważniejszy był remont, bo miejsce było w opłakanym stanie. Szacując ilość pracy do wykonania, określiliśmy ją na dużo w pracy był ogrom, więc zaczęliśmy od ogarniania najważniejszych rzeczy. Wymiana zbitego lustra na sali sztuk walk, zamknięcie do uszatni i ogarnięcie zawalonego sufitu, z którego swoją drogą wypadło sporo martwych szczurów. Wydatki przeznaczone na remont wyniosły około 150 tysięcy złotych, co nie jest małą kwotą, jednak patrząc na to, co było do zrobienia, można uznać za sukces, że jakoś spieli budżet. W filmie widać ujęcia zniszczonych ścian, rozwalonej podłogi, ogólnego brudu, mat posklejanych na taśmy, rydzy na wszystkim co metalowe, niedziałających sprzętów na siłowni, a najlepsze czekało na suficie w szatni. Zniszczone ściany, zniszczone szafki, a na dole... O ja pie... Jak ktokolwiek mógł dopuścić, żeby doprowadzić klub do takiego stanu? W pracę zaangażowali się znajomi Gimpera i w zaledwie 10 dni udało im się odnowić lokal. Biorąc pod uwagę, z jakiego pułapu startowali, to można to uznać za spory sukces. Różnica jest kolosalna i mimo, że prace nie zostały zakończone, bo nadal ma się pojawić m.in. oktagon, to generalnie klub jest gotów na przyjęcie gości. Jeżeli chodzi o siłownię, odmalowaliśmy całe pomieszczenie, wymieniliśmy światła, pozbyliśmy się niedziałających oraz dublujących się maszyn. Z jednej strony, by ograniczyć frustrację odwiedzających, że coś nie działa, a niby jest. Z drugiej strony, by zrobić miejsce pod strefę z oktagonem, który pojawi się w klubie jeszcze w styczniu. Mural przy szatniach wyszedł pięknie. Wiele miejsc będziemy jeszcze dopieszczać, także w najbliższych tygodniach będziecie mogli obserwować, jak z każdym dniem zbliżamy się do wizji klubu z wizualizacji od pani architekt. Jak już była mowa o znajomych, to będąc precyzyjnym, Gimper jest współwłaścicielem klubu, a jego wspólnikiem jest Krzysztof Węgrowski. Podział jest bardzo prosty, Tomek jest inwestorem i zajmie się marketingiem, za to Krzysztof, z racji tego, że jest trenerem, zajmie się częścią sportową. A właśnie, bo w sumie to nie padło, klub nazywa się Hunter MMA Fight Club. Z ciekawości sprawdziłem ceny, jeśli chodzi o siłownię, to wychodzi 130 zł za open. Jest to standardowa kwota, jeśli chodzi o Warszawę, natomiast kwestia, czy cena jest adekwatna do jakości. Mam na myśli przestrzeń, dostępny sprzęt i tak dalej, bo konkurencja w branży jest spora. Tak czy siak, gratuluję oryginalnego pomysłu i mam nadzieję, że klub będzie się rozwijał. Skoro już o siłowni mowa, to własną w nowym domu mają również podopieczni Freeza. Wraz z nadejściem drugiego sezonu projektu Gen Z zmieniła się sceneria. Karol wynajął luksusową willę o powierzchni aż 600 m kwadratowych i wartości mniej więcej 7,5 miliona. Na złotych. Tu jakby jest wila. Luksusowo.
Uczestnicy projektu znajdą w niej 5 sypialni, ale nie takich zwykłych. Większość z nich skrywa coś jeszcze. W jednej znajdziemy ogromną prywatną łazienkę, a w innym tajny pokój za lustrem. Oprócz tego mają własną siłownię z kilkoma przyrządami do ćwiczeń, biuro, winiarnię oraz przystosowane do nagrywek kino domowe z bilardem. Całość wygląda niesamowicie i zdecydowanie luksusowo. Ej, to jest lepsze niż basen, jest bilard! Kino mamy! Spędzasz dużo czasu. Jezus. Ten dom autentycznie jest dla youtuberów. Nawet oświetlenie, zobaczcie jakie tu jest. Myślicie, że to koniec atrakcji związanych z nowym miejscem? Zdecydowanie nie. Już niedługo zagospodarowany będzie również cały teren wokół willi, a zdecydowanie jest co ogarniać, bo do zabawy Gen Z ma ogromne podwórko. W tym znalazło się miejsce na domek z grillem umiejscowionym na wzgórzu. Nie chcemy wam tutaj wszystkiego zdradzać, ale jest na co czekać. Bardzo pięknie tu jest i w ogóle myślę, że będzie tutaj wspaniale w latko i będziemy sobie tutaj chillować. Wynajęcie takiego domu mało nie kosztuje, ale wiadomo, trzeba się rozwijać i skoro schemat zadziałał przy ekipie, to zapewne sprawdzi się w Gen Z. No właśnie, ale ile taki rozwój kosztuje? Raczej wątpię, aby Friz nagle wyłożył 7,5 miliona i kupił taką posesję, więc zapewne ją wynają. Prowadzący TikToka Vibes znalazł ogłoszenie z ofertą i okazało się, że jest to aż kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Ile kosztuje wynajęcie willi Gen Z? Jeżeli zapomnieliście, to tak, mamy teraz willę Gen Z, a nie mały domek. Ile to kosztuje? Trochę. Pochodzi z portalu ogłoszeniowego, jak tak może być trochę nieaktualne. Miesięczny wynajem to jest około 20 tysięcy złotych. Jeśli kwota jest prawdziwa, to robi wrażenie, ale też trzeba pamiętać, że Gen Z cieszy się ogromną popularnością, która przekłada się na wyświetlenia, a te bezpośrednio na finanse. Tak więc nie jest to zachcianka Karola, a dobrze prowadzony biznes. Przyznam, że ich kontent z pierwszego domu nie za bardzo do mnie przemawiał, ale być może teraz pójdą w nieco innym kierunku i zostanę stałym widzem. Zobaczymy, ale miejsce nie będzie ich ograniczało, a na pewno nie ograniczało kreatywności. Logan Paul postanowił odpowiedzieć na głośny materiał Fizilla, który oskarżył go o skam związany z grą CryptoZoo. W poprzednich odcinkach streściłem, o co chodzi, więc zapraszam do obejrzenia, natomiast teraz skupię się na odpowiedzi Logana, który dosyć nieumiejętnie próbuje się bronić. CoffeeZilla. I watched your 3-part series called Investigating Logan Paul's Biggest Scam, and like many on this platform, you have successfully used my name for views and money. While your work used to be impartial, your addiction to clicks has clouded your judgment and you've made very real errors with very real repercussions. Logan postanowił się bronić i na samym początku wyjaśnił, kim jest tajemniczy programista, który ukradł kod projektu. Padło konkretne imię i nazwisko oraz informacja o tym, że ów człowiek nie dysponował 30-osobowym zespołem, a jedynie kilkoma programistami. Mało tego, Logan poinformował, że w przeszłości gość ten miał problemy z prawem. Później przyznał, że inny członek zespołu, Eddie Ibanez, był oszustem, który nabrał wiele osób, w tym jego samego. Jest to zaskakująco zły dobór ludzi do współpracy i wygląda to nieco zabawnie, że Logan punktuje ludzi, z którymi sam zdecydował się wspólnie działać. And I know what you're thinking. What type of idiot would work with an unsavory individual? Likes Zach Kelling. I guess that's what I get for trusting the team that I relied on to vet and manage Eddie's hiring process, who has turned out to be a professional con man that I have since learned fooled billionaires, the Mormon Church, the owner of the New York Yankees, and now me. W dalszej części pojawiły się kolejne argumenty podważające wiarygodność osób zaangażowanych w projekt, a tym samym wiarygodność filmu CoffeeZilla. Tym co jednak jest najważniejsze, to że Logan wprost przyznał, że nie zarobił pieniędzy na CryptoZoo. I to jest kwestia do wyjaśnienia, bo co to za skam, jeśli w finale nie mieli z tego profitów? To po co to robić? Sprawa do wyjaśnienia, ale już zapewne w sądzie. Jeff, Logan's manager, to my knowledge, never sold. Neither did Logan Paul. I repeat. Jeff and I made no money and will never make any money on CryptoZoo. In fact, we only lost money trying to pick up the pieces. I z tym sądem to nawet nie są domysły, bo Logan zapowiedział, że pozwie autora filmu. Przy czym chwilę później zaprosił go do swojego podcastu, żeby się skonfrontować. Jest to strasznie naiwna propozycja, bo jeśli ktoś decyduje się obrać ścieżkę prawną, to automatycznie zamyka inne opcje. CoffeeZilla musiałby być głupi, żeby przyjąć taką propozycję i to przed rozprawą. Jeśli to miał być wjazd na ambicje, to zdecydowanie się nie udało. I suggest you use the money you got from pumping your Patreon to hire a good lawyer. You're gonna need it. CoffeeZilla wrzucił kilka tweetów w ramach odpowiedzi na film Logana, przy czym ten jest jednym z najciekawszych. Nie obawiajcie się posiadaczy CryptoZoo, którzy zainwestowaliście w to miliony w 2021 roku. Podstawowa wersja gry może być dostarczona w 2023-2024 roku i na pewno nie dlatego, że nagrałem serię filmów. Mimo że film Logana jest PR-ową porażką, to część argumentów, które podał, zakładając, że mówi prawdę, rzuca nieco inne światło na sprawę. Mam na myśli to, że nic nie zarobił, czy też, że wobec osób, które go oszukały, jest prowadzone śledztwo. Niestety to
toną one w morzu głupiej linii obrony, jak chociażby zarzut o brak bezpośredniego kontaktu, podczas gdy dziennikarz rozmawiał z jego menadżerem. Absolutną wisienką na torcie jest fakt, że Logan wyłączył możliwość komentowania swojego własnego filmu. Akurat wcześniej zdążyłem poczytać opinie ludzi, jak się domyślacie, zdecydowana większość nie uwierzyła w jego tłumaczenia i wytykali błędy. Ciekaw jestem, czy sprawa rzeczywiście trafi do sądu, jeśli pojawią się nowe informacje, to dam wam znać. Patrząc na walki ogłoszone przed konferencją, mało kto spodziewał się, że wzbudzi ona aż takie emocje. W zasadzie już od samego początku było ciekawie, bo ogłoszono nowego współprowadzącego, którym okazał się Robert Pasut. I mimo, że chwilę przed startem Vardenga zlikował na Twitterze, kto go zastąpi, to i tak można to uznać za niespodziankę. Pasut wspólnie z Hubertem Ściwujewskim poprowadził całą imprezę, a zaczęli od hołdu dla druida. Obejrzymy dla niego hołd. Mamy go na opaskach, ale zaraz oddamy mu cześć. Ty napisałaś pod tym postem 100% original. Ja nie jestem winna, ja mam butik, to ja nie miałam nigdy w życiu wezwania na policję. Daluna, co ty p***sz? Słuchajcie, piękne chwile, pamiętamy je wszyscy. I początek był nawet obiecujący, ale im dalej, tym gorzej. Generalnie Pasut postanowił roastować zawodników, tylko problem polega na tym, że oni o tym nie wiedzieli, nie spodziewali się tego i mało kto się w tej formule odnalazł. A tym bardziej, że Robert momentami mocno jechał po bandzie, na przykład w rozmowie z Szeją, gdzie nie dość, że pocisnął Gimpera, to jeszcze w dziwny sposób nawiązał do jej kotów. Siedzę na miejscu z Wyrola, to zobowiązuje, słuchaj Szyja, kupiłem twojego OnlyFansa i widziałem tam twoją pusię. Ciekawe, bo ja jej tam nie widziałam. Uważam, że powinniście jej kupić jakąś zabawkę, bo wam całą framugę podrapię. A zatkało mnie, nie wiem, co mam odpowiedzieć. Nie no. Cztery koty, co prawda, ale żaden nie nazywa się pusia, więc może to jakiś inny. Wszystkie koty to pusie. Czy Pasut przesadził, moim zdaniem? Bardziej mnie to zszokowało, co powiedział. Tak, była to przesada i myślę, że gdyby to skierował do innej zawodniczki, to no mogłoby to dużo gorzej na nią wpłynąć. Można powiedzieć, że Pasut cisnął po wszystkich zawodnikach, ale jednak można było wyczuć, że szczególnie, ale tak naprawdę szczególnie, nie lubi Fabiańskiego. W pewnym momencie nawet się do tego przyznał i chciał zagaić jakiś temat spiny pomiędzy Fabiańskim a Czarkiem, ale wtrącił się Wojtek Gola, który chyba wiedział, o co chodzi, i przerwał akcję. Wiesz, czemu cię nie lubię? Mówiłem ci to przez telefon. Chodzi o sprawę też mojego tutaj przyjaciela. No to powiedz, no to powiedz, no. To powiedz, jak już zaczynasz, no to powiedz. Czarek, mogę zagaić? Panie Pasut! Ale ja bym chciał, żebyś się skupił na zawodnikach i nie był tu stronniczy. Nie wyciągnął swoich prywatnych konfliktów, ale skupił się na tych zestawieniach, które tu mamy. Brawo! Dobrze, dobrze. Omijając roastowanie, Pasut postanowił zaaranżować kilka scenek. Do Ferrariego przyszła masażystka, co było nawiązaniem do streamu z Tajlandii. Był też montaż nabijający się z podcastu Szalony Tańcula, albo Japczan parodiujący Conora McGregora. Natomiast tym, co jednych najbardziej zmroziło, a innych rozbawiło, był teatralny występ kobiety, która przyszła z ważnym apelem do Wrzoska. Tutaj też taka ciekawostka, szota z tej sytuacji polubił Robert Lewandowski, to można sprawdzić na jego profilu na Twitterze. Odkąd przyszedłeś do frików, to się do mnie nie odzywasz. A kim jesteś? Nie wiesz, kim ja jestem. Nie mam zielonego pojęcia, kim jesteś. A pamiętasz, jak fajnie było w KSW? Kiedyś co? Byłam dla ciebie wszystkim, kiedyś byłam dla ciebie najważniejszym. Dziewczyno, zrobiłeś dla mnie wszystko. Ja ciebie nie znam. Nie znasz mnie? Nie, to czekaj. Dobrze, oczywiście. Kim jesteś? Porozmawiam po galba. Na imię mam ambicja. A na nazwisko sportowa. Moja opinia po pierwszej konferencji jest taka, że Pasut idealnie sprawdza się jako gość, który robi chwilowe show, jakiś performance, natomiast w roli prowadzącego kompletnie się nie odnalazł. Okej, przygotował kilka ciekawych gagów i ostro roastował zawodników, ale w finale albo za bardzo próbował być na pierwszym planie, albo kompletnie znikał. Prowadzący nadaje ton imprezie, prowadzi wątki, podrzuca tematy, ale też musi umiejętnie zostawiać pole zawodnikom. Tutaj były skrajności i to nie zadziałało. Może wyciągnie wnioski i będzie lepiej, ale na ten moment uważam, że zdecydowanie bardziej pasuje mu uzupełnianie konferencji jakimś śmiesznym występem, niż pełen udział jako współprowadzący. Nie wiadomo, kiedy coś powiedzieć, nie wiadomo, kiedy milczeć, kiedy dymy są wystarczająco mocne, kiedy są za mało mocne, kiedy przerwać, kiedy pozwolić im się na***ć. Ochrona robi fikołki po podłodze. Wiesz o co chodzi? Czy ja tego zawodnika pojechałem? Czy ja słusznie uruchomiłem kogoś, kto nic nie mówi? Wiesz o co chodzi? Dylematy, a to wszystko w real time, więc ciężka robota, pierwszy raz na przecierę, chodzę bardzo trudne buty, bo Sylwek był do bardzo dobrym prowadzącym. Absolutną niespodzianką i dla wielu osobą, która uratowała konferencję, jest Boxdel. Jeszcze nigdy nie widziałem tak odpalonego Michała, który kompletnie się nie hamował i rzucał bardzo mocnymi wizwiskami w kierunku swojego przeciwnika, Pawła Jóźwiaka, oficjalnie włodarza FEN i mniej oficjalnie włodarza Prime MMA. Nie wyzywać od miałem cię nie wyzywać od ale twoje zachowanie jest f***kiem w kurwa. Czekam na face to face, żeby ci wyjebać. To robimy go, panowie, face to face! Yeah.
teraz, No zobaczymy, grubo. Gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi epitetami padały jakieś wzmianki o wypłatach dla zawodników Prime, coś o nieuczciwych zachowaniach względem Fame i innych tajemniczych aferkach, o których dopiero mamy się dowiedzieć. W tych całych dymach i wyzwiskach najbardziej zabrakło mi jakiejś merytoryki, konkretów, dlaczego Boxell aż tak go nie trawi i vice versa. Zgodnie z wypowiedzią Michała, szczegóły mamy poznać na kolejnych wydarzeniach. Czy żałujesz powiedzenia do 20 lat starszego gościa, ty kur... Je, prosto w oczy. Nie, tego nie żałuję akurat. To było podczas face to face. Tak, to akurat, na to akurat zasłużył, on wie o co chodzi, jest... A my? Dowiecie się w kolejnych gdzieś tam etapach programowych. Oglądając konferencję pomyślałem, że Boxell będzie żałował, że tak mocno poleciał z wyzwiskami. Wiecie, Michał próbował odciąć się od bycia włodarzem i usprawiedliwiał swoje zachowanie wcieleniu się w rolę Freak Fightera, ale tak się nie da. Każdy influ przychodzi do federacji z wyrobionym wizerunkiem i nie da się od tak pozbyć łatki, w tym wypadku osoby odpowiedzialnej za Fame. Nerwy puściły, oczywiście nic nie cofam, nie żałuję żadnych słów, które wypowiedziałem. Mogłem trochę zluzować z tymi wyzwiskami, z tego dumny nie jestem, ale jakby wiesz, no nie będę za to przepraszał, wiesz o co chodzi. Wyzwiska za wyzwiska, tak samo Paweł Jóźwiek wyzywał cię po swojej walce na Wotorę. Ta, no ale co, ciało grubo. Jedyne co, przesadziłem trochę z tymi wulgaryzmami, jestem trochę nerwowy, ale może wiesz. Żałujesz? Żałuję tylko tego, że 35% wulgaryzmów mogłem sobie stonować. Boxell sam to zrozumiał i w wywiadach przyznał, że przesadzał z przekleństwami, ale osobiście i tak czuję, że kiedyś to się obróci przeciwko niemu. Chociażby dlatego, że kompletnie stracił podstawy do tego, aby upominać zawodników i prosić o kulturę, co wielokrotnie zdarzało się podczas konferencji. Mimo wszystko, patrząc czysto biznesowo, spolaryzował widownię, a to bardzo dobra wskazówka, jeśli chodzi o sprzedaż biletów. Wcieliłem się w rolę Freaka, widziałem, że pierwsza część była taka... No zawiodłem się trochę ogólnie na pierwszej części. Może miałem też gdzieś podprogowo taką misję, stary, że chciałbym pokonać Ferrari Łaszczyk, te zestawienie. I dlatego też wiesz, dlatego też jak nerwy puściły, to już potem leciałem, stary, już nie patrzyłem, stary. Już tak bonusowo Michał wyjaśnił, dlaczego musiał na jakiś czas zniknąć z sieci. Tutaj przypomnę, że w odpowiedzi na film Nitro mówił o problemach zdrowotnych. Okazuje się, że Boxell miał problemy z używkami, które razem ze stresem i złą dietą wyniszczył jego organizm. Oprócz treningów fizycznych mówił również o współpracy z psychologiem, który pomaga mu ogarnąć emocje. Zacząłem przede wszystkim od zmiany tych nawyków, wyjęciu stary alkoholu, wyjęciu stary właśnie tego typu używek i mi to zaprocentowało, bo dzisiaj jak wstaję, to po pierwsze nie jestem zamulony, mogę od razu jechać na basen stary, potem mam kurwa trening, jadę do lekarza, jadę do psychologa, wiesz, pogadać, no to, że ja zrobiłem przerwę, mnie nie interesuje teraz robienie kapuchy, bo ja hajs mam stary, ja muszę naprawić siebie po prostu i głowę i duszę po prostu. No. Euforia Boxdela udzieliła się Mandziowi, który również uznał, że to dobry moment, aby pokazać swoje nieznane dotąd oblicze. I żeby była jasność, Karolek też się nie hamował, ale jednak to przeskok w wizerunku Łukasza zrobił największe wrażenie. Być może on również wcielił się w jakąś rolę, ale tutaj podtrzymuję moje zdanie i tak w przyszłości będzie mu to wypominane, podobnie jak Boxdelowi. W internecie mnie pomawiasz, kurwa, frakcie, no jedna. Wszystko mamy, rękę podajesz. Wszystko mamy wyjaśnione i kurwa do tego wracasz, żeby się odrodzić w internecie na 5 sekund. Powiem ci tak. Powiedz mi, kurwa, tutaj. I tak się wyzywali, korzystając z okazji, że Boxell i Jóźwiak musieli chwilę odetchnąć. Przy czym najciekawszy był wątek zarzutów Karolka. Nie tak dawno wypomniał on Mandziowi, że rzekomo podczas obozu sprzedał liścia małemu dzieciakowi. Łukasz podtrzymuje, że taka sytuacja nie miała miejsca, po czym Karolek puścił głosówkę. Poszarpał dzieciaka, sprzedałem liścia, pobiłem go, tak? Poszarpał dzieciaka za ucho, sprzedał mu liścia i to wszystko miało miejsce w Poleńczyku, także chyba flashbacki z Poleńczyka ci wróciły. To a kobie, coś wam pokażę. Ja wam tylko coś puszczę. Z kim się pogodziłem po prostu. Który to jest rok wiadomości, mi proszę. Czekaj, Mandzio. Daj posłuchać. Powiedz najpierw, kiedy to jest. Mandzio. Daj posłuchać. To inna sprawa. Ale są kurwa toksyczne te jedne dzieciaki. Matko jedyna. Ale bym każdego wziął i bym mu uszy wyrwał. Naprawdę. Jezu, co za małe kurwie wredne. Chcesz, jakieś flashbacki z Polańczyka masz, kurwa? To ja może wytłumaczę wszystkim, jaka to była sytuacja. Była sytuacja, że byliśmy na turnieju. Nie ma znaczenia kontekst, jesteś jakiś na łeb. Bardzo ważny, bo się różni od czynów. Podsumowanie całej konferencji jest oświadczenie Fame MMA, które pojawiło się na ich Twitterku. W dużym skrócie podkreślili, że to był pierwszy występ Asuta i że trzeba dać mu czas, aby się rozkręcił. Natomiast to, co ważniejsze, federacja ogłosiła walkę z więziennym żargonem. Chodzi o jakże modne i żenujące wyzywanie się od 60-tek czy konfidentów. Przestańcie wyzywać ludzi od konfidentów i 60-tek, skończcie z tym więziennym żargonem. Na litość boską, Fame 90% zawodników to influencerzy między 20 a 35 rokiem życia, którzy mają co najwyżej kilka mandatów na koncie.
momencie. Nie jesteśmy towarzystwem cybergitów. Taka narracja jest szkodliwa, a młodzi zaczynają tego nadużywać. I teraz możecie pomyśleć, że takie apele nic nie dają, bo w sumie temat już był wielokrotnie bałkowany, a tego typu wyzwiska nadal funkcjonują. Tym razem ma być inaczej, bo Fame będzie wyciągał konsekwencje finansowe wobec zawodników, którzy w ten sposób złamią nowy regulamin. Goście na galach i konferencjach będą musieli zaakceptować warunki, albo ich u nas nie będzie. A zawodników z aktywnymi kontraktami za złamanie nowego regulaminu czekają wysokie kary finansowe. Ale to będzie już prowadzane drogą oficjalną, a nie tylko w postaci wpisu na social media. W tym całym zamieszaniu pozostała kwestia tajemniczej walki, która nadal nie została ogłoszona, a widnieje na oficjalnej karcie. Zgodnie z najpopularniejszą teorią ma być to walka osób, których nie można pokazać na YouTube. Wielu obstawia, że może chodzić m.in. o Rafolixa, ale podkreślam, to tylko teoria. Generalnie cała pierwsza konferencja to jeden wielki chaos, który ostatecznie osiągnął cel, bo wzbudził emocje. Ciekawe, jak to się przełoży na sprzedaż, bo nadal podtrzymuję, że karta walk nie jest jakaś wybitna. I to wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Jeśli chcecie podyskutować o aferkach i dramach, to zapraszam do mojej grupy, link w opisie i widzimy się już niedługo.